Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Let's Play Rise of the Tomb Raider na peceta, gramy dalej. Jesteśmy pewnie blisko końcowi. Ostatnio skończyliśmy tutaj, gdzie musieliśmy te nasze drzwi rozwalić, gdzie mamy iść, ale idziemy do trybuszy, żeby po prostu wycelować, bo ona nie wyceluje w to, tylko celuje w nas, a mimo wszystko tych drzwi nie da rady tak rozwalić, więc idziemy tak jakby do naszego wroga i musimy to jakby sami wycelować, bo wcześniej mi się pomyliło, że mam gdzieś indziej, a mam tu iść, tak więc zaczynajmy. Nie wiem, tu mam chyba się wspiąć. A, dobra. Ale znowu atakują mnie, chyba. Albo i nie. Nie wiem, tam. Dobra, skoczę najpierw tu. O, ale skoczyła. Dobra, i teraz. Tylko tutaj? No nie jestem tego pewien. Czy ja mogę tam skoczyć? Mogę, czy nie mogę? Dobra, skoczmy sobie tutaj może. Ej, nie tutaj, Laro. Nie, bo mamy tu na górę się dostać, do tej wieży. Okej, dobra. Zróbmy, skoczmy tutaj. I zróbmy sobie tutaj. Okej. Dobra, i teraz. Jeszcze na górę tutaj. A, nie da rady zrobić. To może tak po środku. O Boże, ledwo co. Co teraz? Jak teraz wejść tam na górę? A tutaj się wspiąłem, dobra. Okej. Dobra, i chyba jesteśmy. Zmienię sobie broń na shotguna. No i wchodź. Laro, ja pierdykam. Ona jest pojebana. Patrzcie na to, ile teraz wchodzenia jest. Boże święty. Kobieto, coś ty zrobiła. No Laro, przecież ja ci każę tam skakać. No, co ona robi, patrzcie. No i o ścianę, ciekawe. Wchodź, nie chciała wejść. Jest! Gdzie mam wejść? Tutaj coś? Tutaj wejść jakoś? Aha, dobra. A tu chyba nic z niego nie zostało i tutaj. Dobra. Bo w lewą? A, wyważyć bramę. A gdzie no? A, tutaj jest, dobra. Tutaj jest nasza brama generalnie. Dobrze. I tutaj musimy. Teraz muszę wystrzelić. Ej. Dobra. Yeah! Już myślałem, że się nie udało. Już myślałem, że się nie udało. I tutaj, hopsa, Laro. Jest. Dobra, tutaj. Pewnie coś tak za łatwo nam poszło. Coś myślę, że coś będzie nie tak.
I pewnie mam dobre przeczucie. Szybko dlatego pobiegnijmy. Jak najszybciej. Wezmę sobie shotguna mojego, ale mam 4 naboje tylko do niego. Pociski raczej, ale mamy sobie za to... Lalo, cię straciłem jeszcze zanim pierwszy raz wziąłem cię na ręce. Ty jednak walczyłaś pełna determinacji, aby żyć, oddychać, zacisnąć małe piąstki i obudzić cały szpital krzykiem. To był najwspanialszy dźwięk, jaki w życiu słyszałem. Gdy wróciłem do domu tej mroźnej nocy, usmażyłem sobie stek. Potem wypiłem pół butelki whisky, próbowałem zrobić karple z rakiet tenisowych, a w końcu zasnąłem razem z kotem. Byłem taki szczęśliwy. Słyszałam tę historię z 10 razy i chętnie wysłuchałabym jej kolejne 10. Szkoda, że ta radość nie mogła trwać wiecznie. Niestety, szkoda. Nic nie trwa wiecznie, Laro. Bezszeletny krok. Bezpieczne lądowanie bez... Nie umiem czytać. Przepraszam za to. U mnie jakby takie, wiecie, to jest dziwne, ale sporo już odblokowałem, ale to jest dziwne, w poprzednim Tomb Raiderze lepiej to było jakoś teraz. Teraz nie wiadomo gdzie, wszystko porozrzucane, nie wiadomo co wybrać i w ogóle jakoś, zresztą nie wiem czy to mówiłem już. Przy początku gry zresztą, strzały odłamkowe. Dobra, niech będzie. To my sam nie widziałem co wybrać do końca. Dobra, idziemy, ciśniemy dalej do przodu. Widać tu uszkodzenia konstrukcyjne. To z pewnością skutki bitwy. Jednak większa część miasta przetrwała. Tu jest coś kolejne? Na tym fresku oddano cześć poległym w bitwie oraz tym, którzy zmarli później nękani chorobami i głodem. O, to jest jeszcze ulepszone. Pierwszy raz dopiero to ulepszone widzę, więc dla mnie to... Okej. Ale tam nie mogę chyba się dostać. Tam do kolejnej jest. A którędy mam iść? Tam, o dobra, tu ciśniemy. Czyżby nowe strzały? Oczywiście. Silnie przybijające. I tylko jedną wzięłaś? Kolejni znowu? O, dobre te strzały są. Ale kilka trzeba. Gdzie oni już są? Thank you.
bronię mam, to dobrze. Szybko ładuj, Laro. Muszę tamtego zioma załatwić. Tak jest. Dobra, nie mogę wziąć. Koniec ich czy nie? Dobra, trochę pozbierałem surowców, znaczy rzeczy i broni trochę. Przynajmniej tyle. Muszę tylko znaleźć inny trebusz. Jeszcze mogę pozbierać. Dobra. Zaraz znajdziemy inny trebusz. Dobra, przyładuję bronię. Tu mam przyładowane, tu. Dobra. Wezmę shotguna na wszelki wypadek, co tu jest. Co my tu mamy? A, tu oni tędy wychodzili, okej. Nie mogę nic wziąć, tu mogę? Nie. Ale tu coś mamy, o. Nie masz dużo czasu, Laro. Musisz dotrzeć do źródła przed nimi. Nic już więcej nie zdziałasz. Znajdź bezpieczne miejsce. Nie ma mowy. Potrzebujesz nas tak samo jak my ciebie. Razem możemy przetrwać. Osobno tylko zginąć. Idź. Okej, za to mogę chyba się zaczepić. Nie, nie mogę! Ale no bez kitu, przecież zawsze można było przez to się zaczepić. Ale fail. No ej, nie, ja tak nie chciałem. No ej, jak ją uwolnęło. Ona taka nieruchoma, nie? Taka się stała. Mogę to przyczepić tutaj? Chyba nie. A mogę. A, tak mogę. No okej, dobra. Tego tak nie mogę. Muszę dotrzeć na szczyt wieży, ale drogę blokuje lód. Mogę z tymi zapalającymi? Nie mogę. Nie, tymi, dobra. Nie mogę, fuck. O. Nie rozwala tego tak. A, to właśnie. Ten ciężar może zadziałać. O właśnie, bum. A, jednak nie. Widzicie? Muszę się jakoś przez niego przebić. Mogę pociągnąć go? Nie mogę. Mogę tak? Nie, to ja pociągnę to w tą stronę cały czas tylko. To bez sensu. A tu jest coś? Nie, tu też nie ma. A, tu mamy za to coś. Dobra, zobaczmy to. Co to chyba mapa zwykła? Tak, zaktualizowano mapę. To nie wiem do czego, to chyba mieliśmy to podpalać w ogóle, by the way, ale mi się nie chce tam wchodzić. I co, ja mam na to wejść, się wspiąć? A, no tak, zapomniałem, że tak się robiło. I teraz strzały. Ale zanim wykonajmy sobie trochę strzału. Okej. Okay.
Okej, okay, dobra. Damy radę, tak? A nie, jednak, ale to mogę jeszcze zrobić, okej. Okay. Dobra, i tam. Dobra, jesteśmy. Znowu tutaj to. Wciąż mogę obracać trebuszem. Może to pomoże mi się tam dostać. Właśnie. Gdzie tu jest do obracania? Tutaj chyba. A gdzie myśl? Mogę tego użyć. Muszę tylko jakoś się tam dostać. Ej, to używaj. Ale długo to się robi. Boże. Dobra, chyba tam. Coś blokuje drogę. Muszę jakoś się tego pozbyć. Po prostu, a nie mogę tego wystrzelić? A, to blokuje. A, to coś się zacięło. Coś blokuje drogę. A, po prostu to wyciągnąć mam, no tak. Ale tędy i łuk, Laro. Ale tak nie dam rady, dobra. Ej, no to jak? Stworzyłem tylko tego, a nie mogę. Ej, no bez kitu. O Boże. A taka leka z Lary. I pewnie od nowa. Zanim w tym tempie, to oni już nas prześcigną dawno. Coś blokuje drogę. Muszę jakoś się tego pozbyć. Tutaj właśnie. Po prostu tutaj na początku mogłem to zrobić. Fuck. O, o tak właśnie. A. Tak, ale mogę o coś zaczepić. Tam o coś było właśnie. Tylko o co? O tutaj. O właśnie po to jest. No tak. Czyli muszę tam iść, wskoczyć. A dam radę tak? No Laro, no ja pierdzielę, kaleka naprawdę z niej. Żeby nie umieć wskoczyć. Czyli Laro, tak nie dasz rady, no to nie. Ale tutaj też można, ale to jest do tego słupa trzeba. Mogę tak wejść? Nie mogę. Mogę się zaczepić? Nie mogę, Laro, nie! Ooooo! Rak. Po prostu rak. Jak spojrzę na Larę, to rak. Nie, 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 nie! No co ty, Laro, robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Opiślodzony naprawdę ona jest. Nie, nie, Laro, nie! Proszę państwa, trzeba było. Nie skumałem, taki mądry jestem, nie skumałem, że to jest wiadro i trzeba było. Co zrobić? Nalać do niego wody, no. Czyli to jest oczywiste. A ja tak nad tym długo kminiłem, Boże święty. Czasami miałem też to w Tomb Raiderze. Znaczy w poprzednim Tomb Raiderze. Dobra, i trzeba teraz tam skaknąć. Tutaj, skocz Laro, dziękuję bardzo za to, że jesteś taka odważna. Nie, to teraz tędy. Tylko którędy, dobra, już chyba wiem. Znowu trzeba teraz tu. Tu. Tym razem. Tutaj. O, proszę bardzo. I tędy, ops. I dupa, proszę państwa. Generalnie. I to nie działa jednak. Za wysoko chyba, no serio. I muszę tu teraz. Taka jest kapryśna ta lala. Że muszę teraz, wiecie. A może trochę odmierzyć właśnie, bo to jest taki, który zamyka.
Nie wiem, i ona jest taka kapryśna, że jej nic się nie podoba. Mogę po prostu tak zaczepić? Nie mogę. No nie mogę, więc muszę... O Boże, długi odcinek się zrobił. Jeszcze mi klatki spadają. A może tam gdzieś wejdę? Będzie mi lepiej. Ale dam radę? Nie dam rady, tak, dobra. To może tu stanę? Nie! Za późno chyba. Czy dobrze? A może? Zobaczmy. A, dobrze. Okej. Udało się, widzicie? Nareszcie. Udało się. Dobra, wchodźmy. No i pewnie coś nam przeszkodzi, oczywiście, że tak. Będę musiał w nich strzelać, nie, proszę, nie, ja nie chcę się w to bawić. Łucznicy, trzeba ich wyeliminować, wystarczy wycelować. Dobra, to trebuszem, no, Laro, szybko. Bum. Da radę to? No chyba nie do końca, ale okej. Gdzie następni? Ej, gdzie oni są? Dobra, tam. Nie, nie tak, Laro, coś ty zrobiła. Ej, no czemu tam? Ej, czemu ona nie steruje? Przecież to ma sterować. Przytrzymać mam. A, dobra, ja od razu puściłem. Boże. Okej, chyba wszystko. Czy nie? Gdzie jeszcze oni strzelają? Tam gdzieś? Ej, no ja nikogo nie widzę, przepraszam bardzo, czyli wszystko. Ej, no, przepraszam bardzo, czy wy ty kogoś widzicie? Bo ja nie, robię swoje i tyle. Nie będę się z tym pieprzył. Teraz. Dobra, Geranimo. Tak? Może... oj. Dobra. Chyba za słabo dałem. A, jednak się udało. Może i nie do końca. A, się udało, dobra. Tylko kto na mnie kuźwa tak? Dobra, idę ich załatwić sam. Tacy z nich mądrzy, ziomusie. Okej, ale to zrobimy w następnym odcinku, bo się przedłużył trochę. I ten odcinek ostatni właśnie zadecyduje, znaczy, no, zakończy tą serię, tak myślę. A jak nie, no to pewnie jeszcze kilka odcinków będzie przed nami, ale to koniec, już blisko końca jesteśmy. Także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia, miłego dnia.